Witam Państwa, Kamil Klimczak, witam w kolejnym komentarzu narodowym na kanale Chrobry Szlak. No to jest pierwszy komentarz jaki nagrywam w tym nowym tygodniu, bo wcześniejszy nagrywałem już wcześniej. Zastanawiałem się od czego proszę Państwa rozpocząć tak pięknie zapowiadający się tydzień. Mógłbym po raz setny mówić o tym, jak to nasz tutaj, nasi umiłowani przywódcy, nas wykorzystują, jak jesteśmy, jak jesteśmy tutaj straszliwie nękani, itd. itd. Znalazłem jednakże informację, która jest cokolwiek, może nie, nie jest humorystyczna. Ona byłaby humorystyczna, gdyby nie to, że y, żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach. Potrzebujemy silnie działającego państwa i to jeszcze dodałbym y, dla y, ułatwienia, że potrzebujemy działającego państwa w naszym polskim interesie. Y, y, z tą pierwszą częścią jest problem, ale jeszcze częściej jest problem z tą częścią drugą, czyli z działaniem w polskim interesie. To z tym powiedziałbym, że momentami jest jeszcze gorzej. Ale no cóż to za informacja, bo ja tu tak Państwu smęcę w materiale przewidzianym do emisji na wtorek, więc to nie jest wcale takie miłe rozpoczęcie tygodnia. Dla mnie jest rozpoczęcie, dla Was nie. No taka, taka tutaj dychotomia funkcjonowania człowieka, który nagrywa coś i wypuszcza w eter po jakimś czasie. No wybaczcie, ale mm, akurat jakoś nie jestem entuzjastą nieustannych patostreamów, tudzież streamów. No, i którzy by powiedzieli, że to jest i tak patostream, bo jak wiadomo, jesteśmy onucami. A dobra, do rzeczy. Otóż... Jest, ja na to trafiłem troszkę gdzie indziej, bo się raczej w te rejony internetu nie zapuszczam, ale jest taka strona służby i obywatel.pl, służby specjalne i obywatele. I pojawił się tam wpis z datą 18 października bieżącego roku, pod, zatytułowany Wchodzę do centrali ABW. Najpierw omówienie, może będę cytował obszerne fragmenty. Raz na jakiś czas zmieniam trasę dojazdową do pracy i mijam ABW. Tym razem zauważyłem, że agencja prowadzi remont w jednym ze skrzydeł budynku. Moją uwagę zwróciły szeroko otwarte drzwi boczne, przez które robotnicy wynosili gruz. Pomyślałem, że warto się temu przyjrzeć z bliska. Było ponad 20 stopni, wymaga to częstego uzupełniania płynów. Niektórzy panowie byli rozbawieni, pozostali zajęci swoją pracą. Nikt nie pilnował wejścia. Lekki chaos, którym zawsze mi się podoba. Czy naprawdę ABW mogło zostawić tą stronę zupełnie bez nadzoru? Może uda się tędy dojść do wnętrza budynku? A potem bezproblemowo wyjść. Postanowiłem to sprawdzić, i tak dalej, i tak dalej. I mówi o tym, że, że wszedł na tak zwanego pewniaka, że widział jakiegoś pracownika ABW, ale był chyba zbyt zajęty paleniem i rozmową, żeby sprawdzić, że wchodzi ktoś nieuprawniony, no i przejść dalej i wszedł do departamentu. Postępowań karnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Minął kilka pokoi. Nawet doszedł, proszę Państwa, do magazynu broni, który był zabezpieczony zamkiem i odciśniętą e, w plastelinie pieczęcią. E, więc, e, więc, no, mm, e, wyszedł wyszedł proszę państwa rzeczony autor z budynku agencji bezpieczeństwa wewnętrznego i przed odjazdem zgłosił sprawę funkcjonariuszom służby ochrony państwa i dyżurnemu ABW pokazując wnętrza zdjęcia z wnętrza obiektu pojawił się umundurowany strażnik i spytał się go, tenże autor, czy sytuacja, w której między ulicą a magazynem broni stoi tylko jedna osoba, dla której ważniejsze jest wszystko inne niż bezpieczeństwo agencji, jest typowa. Strażnik nie zareagował, zował pracowników do środka i zamknął drzwi. No więc, szanowni państwo, tak. To jest służba, która ma nas chronić. To jest służba, proszę państwa, wyszukajmy sobie Jakie są zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Tej służby, która powstała raz z Agencją Wywiadu w 2002 roku po rozwiązaniu y, przez rząd SLD y, Urzędu Ochrony Państwa, całkiem nieźle notabene, działającego. Y, otóż y, ABW ma za zadanie, <laughs> przepraszam. Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, jego porządek konstytucyjny, w szczególności w suwerenność, międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszalność jego terytorium, a także obronność. Rozpoznawanie i zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz ściganie ich sprawców, szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia tajemnicy państwowej, i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa. Godzących w postawy ekonomiczne państwa, korupcji osób pełniących funkcje publiczne. W zakresie produkcji i obrotu towarami. Technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym. Nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi, bronią masowej zagłady. I tak dalej. Realizowanie zadań służby ochrony państwa i wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych, pozyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie, przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla obrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego. No i fajnie, wymieniłem ten cały długi protokół. I proszę Państwa, tutaj byle remont i się okazuje, że można tak sobie po prostu wejść do mm, centrali ABW, dojść sobie do magazynu broni, no upartego nawet wejść do tego magazynu wyciągnąć broń na przykład i zacząć strzelać. E, proszę Państwa, ktokolwiek z Was był na jakimkolwiek, w jakiejkolwiek jednostce policji, co mi się zdarzało e, dużo częściej, niż bym chciał e, bywać gościem w takich miejscach, a bywałem w kilku, e, w kilku takich przybytkach, e, i tam naprawdę no, nie można wejść bez funkcjonariusza w normalnych wypadkach. A tutaj, proszę Państwa, centrala służby specjalnej. Um, proszę Państwa, no, to pokazuje, że. W miarę, w miarę cfany człowiek jest w stanie po prostu tam wejść. Pytanie, pytanie, jakie się y, nasuwa w tym momencie, czy w związku z tym po prostu te służby nie są otwarte na przestrzał dla różnych funkcjonariuszy i innych y, tego typu y, służb? Bo, proszę Państwa, i tak nie dziwi, że autor niniejszej relacji, y, tej, której omawiam, fruwa jeszcze, jak to się mówi, na Powietrzu, że jeszcze, że jeszcze nie został zamknięty i nie postawiono mu zarzutów z różnych faszystowskich paragrafów, bo to by było całkiem normalne, jak na realia działania polskich służb, które są silne wobec słabych, a słabe wobec silnych. Ehm... I głównie realizują polityczne zamówienia. No To pokazuje, proszę Państwa, straszy się nas wojną. E, mówi się, że nieomal jesteśmy już zaangażowani w działania wojenne, a no tu można, może sobie byle przybłęda, grasować po korytarzach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Proszę Państwa, my nadal żyjemy w kraju z dykty i Paździerza. Jest to po prostu coś strasznego. Yy, oczywiście, yy, w, w sytuacji, gdy głównym zajęciem, no może nie funkcjonariusze agencji, którzy moim zdaniem no wykonują bardzo odpowiedzialną pracę, tylko że często ich efekty mogą być, yy, mogą być po prostu marnotrawione decyzjami yy, polityków, no to mm, a, a zadaniem chociażby pana Stanisława Żaryna, rzecznika ministra, koordynatora służb specjalnych, jest głównie wyszukiwanie twórczości niezależnych publicystów i przedstawianie ich jako ruskie onuce. Drodzy Państwo, proszę Państwa, zastanówmy się, czy gdyby wydarzył się jakikolwiek Kryzys naszego państwa, gdyby to była wojna chociażby z maleńką Litwą. Czy nasze państwo podołałoby temu wysiłkowi? Bo moim zdaniem po prostu nie. Tym bardziej, że no, proszę państwa, proszę mi pokazać jakiegokolwiek rosyjskiego, prawdziwego, e, prawdziwego szpiega złapanego przez polskie służby. Tylko proszę nie wymieniać mi tu nazwisk chociażby Mateusza Piskorskiego czy też e, innego. Lobbysty też z podobnego środowiska, który też siedzi w areszcie wydobywczym, no i dalej nie można wobec niego jakichś sensownych zarzutów sformułować. A w przypadku Mateusza Piskorskiego, no, postawiono chyba po prostu, przyjęto taką linię, żeby to postępowanie trwało jak najdłużej, aż wszyscy. Zapomną. A może, nie wiem, sam podsądny umrze, a jak nie on, to część świadków. Nie wiem tego. Drodzy Państwo, no niestety taka, tak wygląda nasza smutna polska rzeczywistość. I no, jestem pełen obaw co do stanu państwa polskiego. No jeżeli takie, to można powiedzieć, nie jednemu się to zdarzyło, że ktoś tam vlogował się na jakieś tajne spotkanie, czy też gdzieś coś wypłynęło, ale proszę Państwa, w Polsce takie rzeczy zdarzają się zdecydowanie za często. Albo ktoś uzdrowi te procedury, bo to proszę Państwa, to jest tylko opiaw. To nie, to nie kryzys, to rezultat. To nie jest kryzys, to że komuś się udało tam wślizgnąć do centrali ABW, do budynku. Problemem jest cała metodyka funkcjonowania polskiego państwa i funkcjonowania w oparciu, w oparciu o taką filozofię, powiedziałbym jeszcze gorszą niż ta z poprzedniego systemu, bo jednak służby różnorakie w poprzednich w jednym systemie działały jednak, śmiem twierdzić, że dużo lepiej niż te obecne. I przede wszystkim, no, bezpieka nie kryła się z tym, że jest bezpieką. No. Cóż, proszę Państwa, takie moje okiem laika refleksje na temat stanu polskiego państwa na kanwie tegoż wydarzenia wydawać by się mogło nic nieznaczącego, a myślę, że znaczącego wiele. To tyle, dziękuję Państwu za uwagę, jeśli się podobało, proszę łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i wsparcie kanału, to tyle na dziś, dziękuję za uwagę, do zobaczenia.